mister Janusz Ciborowski. Janusz Ciborowski to jest mój mąż. Nareszcie przybyłem do ukochanej Polski. Po wielkiej nocy od 24.79 mógłbym odwiedzić państwo, gdyby sobie życzyło. Mały misjonarzyk japoński, Nagasaki, Japan. No wreszcie przyjechał. Pierwsza rzecz naturalnie wizyta papieża. I nie mógł dostać biletu wstępu na plac Piłsudskiego. No i właśnie dzięki temu, że ja miałam, mieliśmy kontakt z kurią, zwróciłam się do kurii i dostałam tę. Zresztą niezależnie od wszystkiego mogłam dostać dla siebie. To znaczy, były na tych latarniach te chorągiewki papieskie i polskie. No w ogóle ja zdumiona byłam, że się oni odważyli, studenci, na to, żeby tak dużo tych emblematów przeróżnych wywiesić. Jeżeli chodzi o studentów, to ja znałam ich z drugiej strony. Właśnie taki fotel dentystyczny to jest jak konfesjonał. Więc ja ich znałam z drugiej strony, tej właśnie takiej, no, co raczej myślą naprawdę, co się u nas myślało, no prawda. Idę do pracy i rano, przed siódmą, bo 7.15 musiałam być w pracy, i widzę, że siedzą na tobołkach jakieś kobiety. Myślę sobie, najpierw pomyślałam, że to żebraczki, bo przyzwyczajona byłam, że przed wojną zawsze wszędzie żebraków się spotykało. No i podeszłam, tak, babiny, które były biedne, na tobołkach siedzące w chustkach. Podeszłam i mówię, co panie tu robią, co pani tu robi? A przyszłyśmy wcześniej, żeby zająć sobie miejsce. Ja mówię, do czego zająć? Do papieża. Ja mówię, no ale to następny dzień przecież. Ja mówię, no ale już, a co panie będziemy siedziały cały czas na noc będziemy, a ja mówię, no jak to noc, siedzieć, tak? Tak, będziemy siedzieć. I staliśmy i widzieli, i papież się dosłownie zatrzymał przy nas. Także ja papieża miałam na taką odległość, no jak jest rampa tego trasy i stoi tutaj na dole Papa Mobile, no to ile to jest? Widziałam papieża z bliska, no i te kwiaty się tam rzucało, dawali kwiaty, rzucali. Przede wszystkim rzucali jak jechał, całe usłane były te drogi. Mieliśmy ogromną nadzieję, zwłaszcza jak widzieliśmy jego spotkanie z Jaruzelskim, jak Jaruzelski był potwornie zdenerwowany. No i Gierek był zdenerwowany, ale Jaruzelski, jak to się naprawdę wszyscy mówili, że mu się łydki trzęsły. Ale nie było łagodzenia, nie. No zaczęła się Solidarność, prawda, zaczęła działać. Ale normalnie, no to normalnie się wszystko odbywało. Bieda była coraz gorsza przecież. Nie to, że rzucili coś do jedzenia w tym czasie, nie. Bieda była dalej okropna, kartki wiadomo było. Ale nadzieja w nas była, duża była nadzieja. No a potem się zaczęło, no wiadomo, co się potem zaczęło.